Dzień dobry, kochani. Kupiłam, polecam. Taki będzie dzisiaj odcinek. W ostatnich dniach, a nawet tygodniach już, moje nieumiarkowanie w zapełnianiu luk po zużytych produktach zaczyna sięgać takiego wypełniania na przykład w trójnasób. W związku z tym kupiłam na przykład pęczek maskar. To jest inna sprawa, że ja je kupiłam na promocji w Naturze i każda z nich kosztowała około 7 zł. Więc postanowiłam sobie, że ponieważ nigdy w życiu nie kupiłam trzech maskar jednocześnie, no to pora to zrobić. A te trzy maskary w dodatku spełniają taki podstawowy warunek, jaki ostatnio stał się takim moim drogowskazem w robieniu makijażu oczu. Opadają sobie powieki. Nie jest lekko. Doszłam do wniosku ostatecznie i już zupełnie poważnie mówiąc, że nie zdołam znaleźć idealnej maskary. Szukałam tyle lat i każdej coś brakowało. I zawsze się okazywało, że ja muszę stosować, a tam wyczesać sobie inną maskarą, a coś tam sobie poprawić i myślę sobie, a cóż ja się będę wydurniać i dalej szukać i dalej płacić nie wiadomo jakie pieniądze za maskary, które potem okazują się zwykłymi maskarami. I w związku z tym nabyłam drogą kupna I Love Extreme, znana wszystkim, z gigantyczną szczotką maskara z Essence. Szczotka jest rzeczywiście wielka, trzeba się bardzo postarać, żeby się nie postemplować, ale na moje mini rzęsiątka to jest doskonały produkt. Muszę naprawdę uważać, żeby się nie postemplować i muszę też uważać, żeby sobie nie porobić grudek, ale moje rzęsy są, widzicie? Może chociaż troszkę widać, że są bardziej wyraziste, bo ja się o niej pozytywnie wyrażam. Po pierwsze dlatego, że nie jest to pierwsze moje opakowanie, jeśli chodzi o tę maskarę. A po drugie, ja już ją stosuję dobrze ponad tydzień, więc już się jej troszeczkę nauczyłam po tym, jak zapomniałam, jak się jej używa. I myślę, że jest ok. W sklepie przyciągnęła mój wzrok również inna maskara. Crazy Volume I Love Extreme, z tym, że ze szczoteczką, za jaką nie przepadam, czyli silikonową, ale ta z kolei w kooperacji z tą czarną daje rezultat taki, że jeśli tam sobie przesadzę z tymi warstwami, to tutaj łatwiej to wszystko wyczesać i jakoś doprowadzić do ładu. Tę akurat maskarę mam po raz pierwszy, jak na razie po ponad tygodniowym stosowaniu jestem naprawdę zadowolona. A trzecia rzecz to jest Belle. Ja nie wiem, czy to jest nowa seria, czy to jest stara seria. Jak wykręciłam i zobaczyłam tę bombkę, to sobie pomyślałam, że tak końcówki rzęs, takie, wiecie, migdałkowe oko. Trzeba się ratować, jak się da. Bomb Lashes i to właściwie tyle. Growth Stimulating, czyli ma również skłaniać nasze rzęsy do tego, żeby rosły. Na to zupełnie nie zwracam uwagi. Zwracam uwagę na to, że fajnie ciągnie te końcówki rzęs do góry. A ja robiąc to bardzo często zwykłą maskarą, po prostu nakładałam sobie zbyt dużą ilość produktu. Tutaj ta kulka powoduje, że ja tak sobie fajnie mogę też wyczesać nadmiar tuszu, a jednocześnie pociągnąć te rzęsy w bok, także też jestem bardzo zadowolona. Kupiłam również rzecz i tutaj prosiłam Was o radę. To jest właśnie to, jak pokazać produkt, który ma takie złoto-odblaskowe elementy. To jest z firmy Eveline Food Therapy Professional, innowacja 8 w 1. Krem, dezodorant, antyperspirant, maksymalna ochrona przez 24 godziny, efekty już po pierwszej aplikacji. W 85% eliminuje problem pocenia.
Ja to kupiłam przy okazji wizyty w Rossmanie na Monciaku, kiedy byłam w Sopocie. Ja mówię o tym dlatego, że tam jest jeden z większych Rossmanów i znalazłam ten produkt. Ja tego w Bydgoszczy nie widziałam. Nie wiem, może źle patrzyłam, może znowu jest tak, że w mniejszych Rossmanach tego nie ma, może było wykupione. W każdym razie, słuchajcie, kremik, wcale go nie trzeba dużo. Ops, może tak. Zwykły krem, który wchłania się bardzo szybko. On za moment, jeszcze troszeczkę się klei, ale on za moment, ja przepraszam, że ja tak ciągle patrzę w ten podgląd, ale no wymachuję tymi przedmiotami i chcę być pewna, że w kadrze. Zapach taki eukaliptusowy. O, już praktycznie przestaje się kleić. I dlaczego ja kupiłam ten produkt? Nie jest tak, że mam jakieś kosmiczne problemy z potliwością, natomiast i ten zapach, i ta konsystencja, i te upały, które mamy za oknem, skłoniły mnie do tego, żeby jednak w jakiś sposób spróbować zabezpieczyć stopy. Ja rzadko chodzę w sandałach, noszę stopki i noszę, nie wiem, balerinki, baletki, różne takie rzeczy, czasem też trampki, więc żeby na pewno nie dopuścić do żadnej potliwości stóp, kupiłam sobie to, ale jak mówię, może się okazać, że będziecie zawiedzione, nie ogarniam, możliwością nieodnalezienia tego produktu w swoim Rossmanie, bo ja w mniejszych Rossmanach nie widziałam, ale jak mówię, być może się mylę. Następna rzecz też się świeci. Vibo Deluxe Brightener, czyli zawsze muszę próbować nie pokazywać sobie na środku twarzy. Brightener, rozświetlacz pod oczy. Klasyka gatunku, czyli wykręcany pędzel. Słuchajcie, efekt rozświetlenia tego jest bardzo poważny. Krycie tego też jest całkiem mocne. Jest jedna kwestia, jeżeli zastosuję inny krem pod oczy i nie nałożę tego beauty blenderem, to nie wiem, w 10 minut po aplikacji zaczyna mi podkreślać moje zmarszczydła pod oczami. A dzisiaj też go mam i dzisiaj widzę, że nie podkreśla mi moich zmarszczydeł pod oczami. Zastosowałam pod niego bardzo bogaty krem. Przykrył moje granatowe koła, jakie mam ostatnio dookoła oczu. I myślę, że mogę rzecz polecić. Używam jakieś 2 tygodnie z okładem, już będzie prawie 3 tygodnie, jak używam tego produktu. I jak mówię, pierwsze zużycie dało mi, absolutnie zniechęciło mnie do tego produktu, ale potem jakoś żeśmy się polubili, może będzie jeszcze lepiej. Idąc tropem poszukiwania nowych rzeczy, takich stricte makijażowych, kupiłam sobie za 15 zł z Lovely HD, czyli HD, High Definition Foundation, teraz ta ogniskowa, najważniejsza, witamina A, E i C, depantenol w kolorze karmelowym. Bardzo lekki podkład, który chciałam potraktować jako krem BB i ten efekt HD, i tak już sobie w ogóle wyobrażałam, jak wszystko będzie fajnie. Wiecie co, nie jest źle, jak na produkt za 15 zł naprawdę nie jest źle. Ten efekt HD, który sprawdzałam, dobra, mówimy po polsku, efekt HD, który sprawdzałam przed obiektywem, on się do końca nie sprawdził i również do cery tłustej, no nie jest to genialny pomysł, ale szukam zastępstwa dla mnie wybitnego kremu BB z Eveline, który firma pozostawiła na rynku tylko w wersji jasnej i wyglądam w niej jak piekarz. Używałam
jeszcze w ubiegłym roku tej wersji ciemnej i byłam nią zachwycona. Na lato leciutka, trzymała te buzie, nie pozwalała jej się przetłuszczać. No, to nie jest zastępstwo, ale jeżeli macie mniejsze problemy z przetłuszczaniem i macie cerę zaledwie mieszaną, a nie tłustą, to za 15 zł to daje fajny efekt. A rzecz na zakończenie, którą absolutnie bezwzględnie i bezapelacyjnie mogę polecić. To jest szminka z Essence. Ja nie wiem, czy to jest jakaś seria konkretna. Numer to jest 02 Sparkling Romance. I spójrzcie na ten kolor. Ja w normalnych warunkach to bym nie wzięła do ręki takiego koloru, bo on mi się kojarzy z takim ni to fioletem, ni to nie wiadomo czym. A kolor jest taki. Przecudowny, transparentny kolor tej szmineczki, która kosztowała mnie 5 zł w naturze, który w dodatku na moich problematycznych ustach, o czym Wam już mówiłam, ustach, które pochłaniają produkt. Są takie produkty, które same znikają gdzieś tam, wsiąkając w usta, ale moje usta też bardzo pochłaniają produkty. Tymczasem to ma lekkość błyszczyku, ma też taką wytrzymałość nieklejącą, tak to powiem trochę nie po polsku, szminki. Jak się tym posmaruję i nie jem, i nie piję oczywiście, nie ściągając tego mechanicznie, to pójdę na zakupy, na 4 godziny wrócę, szminka nadal na ustach, także to bym Wam polecała bardzo serdecznie i miejcie odwagę sięgnąć po kolory, które nawet na pierwszy rzut oka wyglądają jak nie Wasze kolory, bo ja tutaj naprawdę doznałam oczarowania. To na razie tyle. Porcja, pewna porcja niewielka tego, co kupiłam w ostatnim czasie. Ponieważ zostałam mistrzynią kręcenia fabuły, więc teraz robię wszystko, aby te filmy stawały się coraz krótsze i takie bardziej zborne. Mam nadzieję, że w końcu mi się to uda i nabiorę wprawy. Mam nadzieję, że ten film podobał Wam się i zechcecie skrobnąć jakiś komentarz dotyczący tego, jakie macie doświadczenia z tymi kosmetykami, może jakieś porady, czego jeszcze mogę używać, bo to będzie przedmiot mojego nieustannego poszukiwania, jeśli chodzi o moje mini rzęsiątka, czyli maskary. I to na dzisiaj tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Przeholowałam, więc przyholowałam do Was te produkty. Następne przyholuję za kilka dni, ale będzie to już w przyszłym tygodniu. Zapraszam gorąco. Do zobaczenia.